Szanowni Państwo, zapraszamy na prezentację informacyjną Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego imienia Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. W najbliższym roku akademickim Wydział Rolnictwa i Biotechnologii oferuje Państwu kształcenie w następujących kierunkach studiów. Architektura krajobrazu, studia pierwszego stopnia. Biotechnologia, studia pierwszego i drugiego stopnia. Rolnictwo, studia pierwszego i drugiego stopnia. Technologia żywności i żywienie człowieka, studia drugiego stopnia. Towaroznawstwo spożywcze, studia pierwszego stopnia. Zielarstwo i fitoterapia, studia pierwszego stopnia. Siedziba naszego wydziału znajduje się w centralnej części miasta Bydgoszcz, przy ulicy Bernardyńskiej 6. Wszystkie aktualne informacje dotyczące naszego wydziału oraz rekrutacji znajdziesz na naszej stronie www.wrib.utp.edu.pl oraz na głównej stronie Uniwersytetu www.utp.edu.pl. Dlaczego warto studiować na Wydziale Rolnictwa i Biotechnologii? Uniwersytet posiada wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną. Zajęcia prowadzone są przez pasjonatów, którzy potrafią w inspirujący sposób dzielić się swoją wiedzą ze studentami. Odpowiednie zaplecze techniczne wspomaga proces dydaktyczny. Posiadamy nowoczesne laboratoria wyposażone w najwyższej klasy aparaturę badawczą. Koła naukowe oraz organizacje studenckie zadbają o realizację Twoich pasji oraz aktywności sportowo-kulturalnej. Oferujemy nowoczesne programy nauczania, które oparte są o aktualne osiągnięcia naukowe i zaprojektowane wspólnie z przedsiębiorcami oraz społecznością akademicką. Proces zdalnego nauczania. W związku z aktualnym zagrożeniem epidemiologicznym SARS-CoV-2 uczelnia podjęła niezbędne środki do wprowadzenia nauczania zdalnego opartego na technologiach informatycznych wykorzystujących platformy Teams oraz Cisco WebEx. Dodatkowo Wydział umożliwia swoim nauczycielom akademickim nagrywanie filmów instruktażowych oraz wykładów z udostępnieniem treści za pośrednictwem platformy YouTube, plików wideo zapisanych w chmurze oraz na wirtualnych dyskach. Proces zdalnego nauczania zarówno dla nauczycieli akademickich, jak i studentów jest nowym wyzwaniem w obecnej rzeczywistości. Wierzymy, że już niedługo wszyscy razem wrócimy do normalnego życia akademickiego naszej uczelni. Kierunek rolnictwo. Czym jest rolnictwo? Rolnictwo jest jedną z najstarszych dziedzin działalności człowieka, której celem jest wytworzenie żywności oraz surowców dla różnych gałęzi przemysłu. Rolnictwo uzyskuje produkty roślinne i zwierzęce dzięki uprawie roli i roślin oraz chowu i hodowli zwierząt. Kształcenie na kierunku rolnictwo odznacza się dostarczaniem studentom szeroko rozumianej wiedzy przyrodniczej i rolniczej z zakresu technologii produkcji roślinnej i jej biologiczno-ekologicznych podstaw. Kierunek rolnictwo wyposaża absolwenta w najnowocześniejszą wiedzę akademicką i umiejętności praktyczne, dzięki którym przygotowany jest do rozwiązywania realnych problemów rolnictwa i obszarów wiejskich. Od wielu lat absolwenci tego kierunku kształtują potencjał gospodarczy, społeczny i edukacyjny krajowego i regionalnego rolnictwa. Kierunek rolnictwo jest tradycyjnym i głównym kierunkiem kształcenia studentów na Wydziale Rolnictwa i Biotechnologii UTP, istniejącym od początku działalności wydziału. Pierwsi absolwenci kierunku opuścili mury uczelni w 1973 roku, a obecnie ich liczba przekroczyła 10 853 magistrów inżynierów i inżynierów rolnictwa. Sylwetka absolwenta. Po ukończeniu studiów możesz pracować w administracji rolnej, usługach i doradztwie rolniczym, administracji rządowej i samorządowej związanej z rolnictwem, specjalistycznych gospodarstwach rolnych, przedsiębiorstwach zajmujących się skupem i obrotem produktów roślinnych, ośrodkach badawczo-rozwojowych. Masz pełne kompetencje do prowadzenia wszystkich rodzajów gospodarstw rolnych, także posiadających dział ogrodnictwa i produkcji zwierzęcej. Tok studiów w kierunku rolnictwo. W okresie kształcenia będziesz studiował podstawowe przedmioty nauk humanistycznych oraz ścisłych. Przedmioty kierunkowe, m.in. agroekologia, agrometeorologia i ochrona środowiska, gleboznawstwo, chemia rolna, hodowla roślin i nasiennictwo, produkcja roślinna, ochrona roślin, produkcja zwierzęca, technika rolnicza oraz ekonomika i organizacja rolnictwa oraz wiele innych przedmiotów związanych z praktyczną nauką zawodu. Będziesz miał możliwość odbycia 8-tygodniowych praktyk oraz ciekawych zajęć terenowych. Zdobędziesz wiedzę w zakresie technologii produkcji rolniczej, zwłaszcza roślinnej, w tym ogrodnictwa i produkcji zwierzęcej, jak również praktyczne przygotowanie do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Szeroka oferta przedmiotów specjalnościowych i do wyboru sprawia, że zakres wiedzy i umiejętności studentów jest poszerzony w zależności od ich zainteresowań i aspiracji.
Na kierunku rolnictwo będziesz miał możliwość wyboru następujących specjalizacji: agronomię i agrobiznes, kształtowanie środowiska oraz ochronę roślin. Na studiach inżynierskich i magisterskich zapoznasz się z zakładaniem doświadczeń polowych z wykorzystaniem nowatorskiej metody pasowej uprawy roli, nawożenia i siewu. Metoda, która powoduje, że tylko 1/3 powierzchni gleby jest spulchniona. W pasie w trakcie przejazdu agregatu umieszczony jest jednocześnie nawóz i wysiewane są nasiona. Oszczędza to czas i paliwo. Gleba niespulchniona w międzyrzędziach nie traci wody. Chroniona jest także materia organiczna. Zwiększa się bioróżnorodność, a zmniejsza erozja. Z zakładaniem doświadczeń poletkowych, w których można określić wpływ różnych czynników, często wielu jednocześnie, na warunki i efekty uprawy roślin. Pozwalają one na przykład porównywać produkcyjność roślin, ich odmian, nawozów, środków ochrony roślin i innych czynników wpływających na glebę i rośliny. Z zakładaniem doświadczeń wazonowych pozwalających jeszcze dokładniej poznać co, w jaki sposób i dlaczego zmienia się w glebie i roślinie pod wpływem czynników. Ćwiczenia terenowe. W ramach zajęć terenowych będziesz mógł w praktyczny sposób szlifować swoje umiejętności. Dla kierunku rolnictwo w toku studiów zaplanowano zajęcia terenowe z botaniki, gleboznawstwa, chemii rolnej, hodowli roślin i nasiennictwa, ogólnej uprawy roli i roślin, szczegółowej uprawy roślin i łąkarstwa. Studia to nie tylko wykłady, ćwiczenia i egzaminy. To także wiele różnego rodzaju aktywności, w tym koła naukowe. Jeśli chcesz zdobyć nowe umiejętności, cenne doświadczenie w realizacji różnych projektów lub poznać ciekawych ludzi o podobnych zainteresowaniach, skorzystaj z oferty kół naukowych działających na naszym kierunku. Na kierunku rolnictwo prężnie działają 4 koła naukowe. Oto one. Koło naukowe agronomii. Na spotkaniach prowadzone są merytoryczne dyskusje na temat innowacyjnych środków produkcji, maszyn i narzędzi, nawozów, środków ochrony roślin, biostymulantów, technologii uprawy roli i roślin. Studenci biorą udział w spotkaniach i wyjazdach, w tym targach branżowych, wystawach, szkoleniach krajowych, jak i zagranicznych. Uczestniczymy w spotkaniach z producentami rolnymi i przedstawicielami jednostek tworzących postęp w rolnictwie oraz wprowadzających go do gospodarstw rolnych. Koło naukowe botaniki i ekologii, w ramach których realizujemy projekty w powiązaniu z Urzędem Miasta Bydgoszczy. Organizujemy wystawy, wycieczki, obozy naukowe, bierzemy udział w targach. Koło naukowe chemii rolnej. Zainteresowanym proponujemy realizację studenckich projektów badawczych, udział w badaniach prowadzonych przez zespół pracowni chemii rolnej, wycieczkę do stacji chemiczno-rolniczej, udział w sesjach i konferencjach studenckich kół naukowych. Aktywność studentów w ramach koła owocuje publikacjami o charakterze popularno-naukowym i naukowym oraz nagrodami i wyróżnieniami referatów prezentowanych przez przedstawicieli naszego SKN na ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach kół naukowych. Koło naukowe doradztwa w agrobiznesie. Na spotkaniach zajmujemy się m.in. rozwojem przedsiębiorczości pozarolniczej na terenach wiejskich, dyfuzją innowacji rolniczych, działalnością ośrodków doradztwa rolniczego, zrównoważonym rozwojem gospodarstw rolnych i obszarów wiejskich, rozwojem zespołowej przedsiębiorczości wśród właścicieli gospodarstw rolniczych oraz innowacyjnymi działaniami we wprowadzaniu na rynek pierwotnych form pszenic okrągłoziarnowej i perskiej o podwyższonej wartości odżywczej. Zaplecze socjalno-bytowe. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy oferuje swoim studentom domy studenta zlokalizowane w Fordonie, oferujące miejsca w pokojach jednoosobowych, dwuosobowych oraz trzyosobowych. Dom studenta zlokalizowany na Błoniu, oferujący pokoje jednoosobowe oraz dwuosobowe. Restaurację uniwersytecką oferującą smaczne i tanie posiłki dla całej społeczności akademickiej, zlokalizowaną w Fordonie. Ponadto na terenie obiektów UTP znajdziemy mniejsze punkty gastronomiczne. Ośrodek Pracy Naukowej i Praktyk Studenckich Warszawianka w Dusznikach-Zdrój, oferujący studentom i pracownikom całoroczny wypoczynek na bardzo korzystnych warunkach. Ośrodek położony jest w górskim paśmie Sudetów Środkowych, w malowniczej, cichej dolinie, otoczonej lasem, na uboczu uzdrowiska Duszniki-Zdrój. Tuż obok znajduje się jedna z największych stacji narciarskich w Polsce, zlokalizowanej tuż przy granicy z Republiką Czeską Zieleniec Ski Arena. Studenci Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii mogą otrzymać następujące stypendia. Stypendium socjalne, przyznawane studentom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Stypendium socjalne dla osób niepełnosprawnych, przyznawane studentom z tytułu niepełnosprawności. Zapomogi, doraźna, bezzwrotna pomoc finansowa przyznawana na wniosek studenta, który z przyczyn losowych znalazł się w przejściowej trudnej sytuacji życiowej. Stypendium rektora dla najlepszych studentów, przyznawane studentom, którzy zaliczyli przynajmniej pierwszy rok studiów i osiągnęli wysoką średnią ocen lub posiadają osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. Programy wymian studenckich.
Na każdym kierunku studiów będziesz mógł odbyć interesującą praktykę w kraju lub za granicą oraz realizować część studiów na partnerskiej uczelni w kraju lub za granicą. Możesz wziąć udział w następujących programach. MUSTAR. Program jest adresowany do studentów, którzy część studiów chcą kontynuować poza macierzystą uczelnią. W ramach tego programu student ma możliwość odbycia rocznych lub semestralnych studiów w wybranej uczelni, wyboru przedmiotów w oparciu o istniejące w danej uczelni programy studiów, studiowania w ramach indywidualnego programu różne przedmioty wybrane z różnych semestrów danego kierunku studiów lub pokrewnego. Erasmus Plus. Program jest kierowany do studentów, którzy część studiów chcą zrealizować poza granicami kraju. Wydział Rolnictwa i Biotechnologii UTP posiada prawie 100 umów bilateralnych z uczelniami w Europie dotyczących wymiany studenckiej. Corocznie przyjmujemy około 100 studentów z zagranicy w ramach programu Erasmus+, jak również wysyłamy naszych studentów na studia, głównie na uniwersytety we Włoszech, np. University of Bari, Hiszpanii, np. University of Santiago de Compostela, czy Portugalii, np. University of Coimbra. Kończąc studia kierunku rolnictwo, będziesz kontynuować naukę na Wydziale Rolnictwa i Biotechnologii na kierunkach Rolnictwo, Biotechnologia oraz Technologia Żywności i Żywienia Człowieka, jak również na innych wydziałach naszej uczelni. Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej na kierunku Technologia Chemiczna, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt na kierunku Zootechnika oraz Wydział Zarządzania na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdziesz na stronie www.utp.edu.pl oraz na stronie wydziału www.wrib.utp.edu.pl. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy imienia Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Kierunek Rolnictwo.